ludzie zostawić ten! Jeżeli nie narodzicie się na nowo, to nie usłyszycie Królestwa Bożego! Boża miłość jest na wyciągnięcie waszej ręki! Nie musisz na nią zasługiwać! Nie musisz! Grzechem jest zasługiwanie na Bożą miłość! To jest grzech! A ludzie są tego nieświadomi, że popełniają grzech, starając się zasłużyć u Boga na cokolwiek. Tak nie ma! Bóg nie chce, żebyśmy się starali i zasługiwali. Bóg chce, stworzył wydanie drzewo, na którym było poddanie dobra i zła, i on nie chciał, żeby ludzie z tego jedli. Tak samo jak on dzisiaj nie chce, żebyś się zasługiwał na cokolwiek u niego. On dał swojego syna, żeby on wszedł na ziemię i pokazał, że zginął właśnie za grzech. Zginął właśnie za grzech, za twoje zasługiwanie, za twoje choroby, za wszystko. Nie musisz zasługiwać, bo w swoim słowie mówi, że nikt cię nie chlubi, że ze swoich uczynków będzie zbawiony. Tylko z łaski możemy być zbawieni. Tylko i wyłącznie, jak przyjmiemy Bożą miłość, jak przyjmiemy Jezusa, jak będziemy z Nim żyli, jak się z Nim pojednamy, tylko wtedy. To jest jedyna rzecz, z którą idziemy do nieba. Żaden dobry uczynek nie zważy ci złego. Żaden zły uczynek i dobry nie doprowadzą cię do nieba ani do piekła. Jeżeli nie pojednasz się z Bogiem, idziesz automatycznie w dół. Jeżeli jesteś cudownym, dobrym człowiekiem, idziesz w dół. Bóg nie patrzy na żadną rankę grzechu. Jezus, jak przyszedł na ziemię, to powiedział, że nawet jeżeli nazwiesz kogoś chrystem, ty jesteś winien jego śmierci. Nie musisz to zabić, dźgnąć nożem. Możesz powiedzieć na kogoś grupce i już jesteś winien śmierci. Bóg nie patrzy na uczynki. Bóg patrzy na to, czy narodziłeś się na nowo, czy nie. Bóg patrzy, czy jesteś żywy, czy umarłeś z ducha. On na to patrzy, nie na uczynki. Chcemy cię zostawić dzisiaj z tym, że jedyną najważniejszą decyzją w twoim życiu odnośnie życia na ziemi i wieczności jest, czy ty się narodzisz na nowo z Bożego Ducha. Z Bożego Ducha, nie z ciała. Czy przyjmiesz Jezusa, czy nie. Wtedy idziesz automatycznie do nieba i jesteś zwycięzcą na ziemi, bo żyjesz z Bogiem. I nieważne, w jaką stronę idziesz, Bóg będzie o siebie dbał i dał mu swoją łaskę. I niemożliwe będzie stało się możliwe. Bo Bóg zamieszka w tobie. I to jest twoja decyzja. To jest twoja decyzja. Bóg cię kocha. Bóg cię kocha. I on stoi. Stoi za drzwiami. Ale czy Bóg ty mu otworzysz? I czy nie? To zależy od ciebie. Kochani, życie gdzieś